jeżeli jakaś kobieta ma problemy z piersiami, jakikolwiek, czy cię bolą, czy masz tam jakieś schorzenia, to przyjdź do mnie po nabożeństwie, pomodlę się o ciebie, zostaniesz uzdrowiona. I chcę się z wami podzielić takim krótkim świadectwem. Dzisiaj miałam pewien sen i chcę wam jakby jeden elemencik z tego snu pokazać, bo w tym śnie ktoś do mnie strzelał, ale ja miałam na sobie płaszcz. I ten płaszcz wydawał się taki normalny, jakby nie było w nim nic nadzwyczajnego. To był zwykły płaszcz, a jednak, kiedy ten ktoś do mnie strzelał, okazało się, że ten płaszcz jest w ogóle kuloodporny. I jakby kiedy się obudziłam, to była jedyna rzecz, która jakby była dla mnie jasna, co to znaczy, że w ogóle twoje namaszczenie cię chroni. Dlatego mówimy teraz dużo o tym, żeby wchodzić w te swoje buty, żeby wchodzić w swoje powołanie. Nie bój się, cokolwiek w ogóle, o czymkolwiek marzysz, to Bóg cię do tego wyposażył. Więc nie musisz się bać, bo twoje namaszczenie cię chroni. I w ogóle w związku właśnie z tym też chcę się podzielić, bo czasami miałam tak, że jak miałam jakiś sen, to towarzyszyła temu taka bardzo duża negatywna formuła energetyczna. Jak się budziłam, to czasami miałam cały poranek rozwalony, serio. Po prostu nie umiałam w ogóle wyjść z tych emocji, w ogóle z tej energii takiej negatywnej, co była we mnie. A dzisiaj rano, jak się obudziłam, oczywiście też było coś takiego, ale sobie pomyślałam, zaraz. Przecież skoro Bóg powołał mnie do tego, żebym miała sny, to jest dla mnie łatwe. Mówię, nie no, bez przesady, w ogóle nie będę teraz chodzić w takim negatywizmie. I w ogóle natychmiast jakby przestawiłam swoje myśli na uwielbienie Boga, i tak odeszło, po prostu. Wow.